Aloha. Dzisiaj będę robił nowy projekt, wieszak stojący na ubrania. Zaczynam od tego, że mam tutaj korpus miny przeciwczołgowej, którą pozyskałem. Nie no, żartuję, to jest po prostu jakaś podstawa od czegoś, nie wiem dokładnie od czego. Ma nieprawdopodobne w ogóle własności akustyczne. Otóż brzmi to... Fantastycznie. Fantastyczne. I teraz tak, to będzie podstawa. Tu na miejsce w ogóle nic nie robiłem. Będzie szła śruba na oko, nie wiem, 10-12. Ona musi być jakoś wchodzić w to, co będzie tutaj. A to, co będzie tutaj, to jest... jest kantówka. Ona ma teraz, oczywiście korzystam z drewna, które już miało swoje pierwsze życie. Ona ma 7,5 na 4,6, na 4,5. Więc będę ją musiał przeciąć. Będzie miała 4,5 na 4,5. I tutaj będą sprytnie zrobione uchwyty na ciuchy. Nie będą to uchwyty, które będą przykręcone. To nie będzie nic innego niż ten sam kawałek drewna. Wszystko będzie się działo tutaj. Długość będzie gdzieś taka, może nawet trochę mniejsza. Na wierzchu będzie miejsce na jeden kapelusz. No cóż, myślę, że to arcyciekawy projekt. Zacząć trzeba na pewno od zaślepienia tych wszystkich dziur, które tutaj trochę jest. One są z tego, że kiedyś, jak już robiono ściany gipsowo-kartonowe, czy sufity właściwie głównie sufity, to nie było kiedyś tam 20 lat temu tych wszystkich stelaży, a płyty gipsowo-kartonowe już istniały, więc zamiast tych stelaży stosowano często właśnie drewno i do tego mocowano gipskarton. Ja pozyskałem trochę takiego materiału, myślę, że z kilkadziesiąt metrów bieżących ze szkoły hiszpańskiego w Ursusie podczas grubego remontu i pokażę wam, jakie cuda można z tego zrobić również do deskowa.